Na torze Poznań trwa wyścigowy weekend. Między innymi 5. i 6. runda Mistrzostw Polski i 3. runda Mistrzostw Polski Endurance przynoszą sporo emocji dla fanów ścigania i motoryzacji. W sobotę przed godziną 16 na starcie ustawili się uczestnicy wyjątkowej dwugodzinnej rywalizacji Endurance. Mówiąc wprost, dobrze poradzili sobie tylko ci doświadczeni, którzy wiedzieli, jak zachować się w trudnej sytuacji, a zamieszania na torze nie brakowało. Wiele razy wyjeżdżał safety car na tor, więc tak naprawdę trzeba było zachować zimną krew, przede wszystkim znać zasady safety cara, bo no niestety kilku zawodników tego nie zna. I może właśnie dzięki temu udało nam się to fajnie rozpracować, bo wiedziałem, jak się zachować z racji tego, że mam kilkunastoletnie doświadczenie w wyścigach i tak, wykonaliśmy świetną robotę z całym zespołem PTT Tech Support i wielkie gratulacje również dla mojego zmiennika Maćka Błaszka, który pojechał fenomenalnie, fenomenalny wyścig na swojej zmianie. Ostatecznie Mateusz Lisowski dał radę wyprzedzić Gosier Dest i razem z Maciejem Błaszkiem cieszył się ze zwycięstwa. Nie ukrywam, że trochę się bałem, jak do niej dojechałem, dlatego że wiedziałem, że nie będzie łatwo ją wyprzedzić, dlatego że ona ma bardzo dużo doświadczenia i jakby ciągle ściga się w pucharach kapowych, gdzie te auta są bardzo równe i jednak ta walka jest ostra. No Gosia bardzo mocno blokowała, robiła to fair, robiła to twardo, no ale udało mi się znaleźć lukę właśnie na dębach i tam udało mi się ją wyprzedzić. Także dziękuję jej bardzo za fajną, twardą i fair walkę. Jest satysfakcja, czy jednak trochę rozczarowanie? Na pewno satysfakcja, taki miks. Satysfakcja z delikatną szczyptą rozczarowania, ponieważ no, byliśmy liderami, ale z racji na zasady, jakie są, czyli może w wypadku jak safety car wyjeżdża nie przez lidera, to pozwala innym samochodom się oddublować, czyli odrobić stratę, którą lider, w tym przypadku my, uzyskaliśmy, chociażby nie zmieniając opon. No i w związku z tym zawodnicy na świeższych oponach i też w tym wypadku z lepszym tempem mieli szansę walczyć z nami, stąd też spadek na drugą pozycję, aczkolwiek batalia z Mateuszem była całkiem przyjemna. Bardzo fajnie, także jestem zadowolona w sumie, bo jest puchar, także to cieszy. W niedzielę ostatni dzień rywalizacji na torze Poznań.